Dobry. Pytania, które się cisną na usta, związane są z dużą polityką w małym mieście. Jest tak, że już Sojusz Lewicy Demokratycznej ogłosił w Szczecinie swoje kandydatury na prezydenta, a w Kołobrzegu na razie nieoficjalnie. Zna pan listę rankingową dziennikarzy kołobrzeskich na stanowisku? Kto wystartuje jako kandydat na prezydenta? Słyszę o bardzo różnych nazwiskach, natomiast pewnie ta lista będzie jeszcze jakoś zmieniana, będzie ulegać zmianie. Do wyborów mamy przynajmniej półtora roku. Decyzje ostateczne będą zapadać na jakieś 6 miesięcy przed wyborami samorządowymi, czyli to będzie jakiś kwiecień, maj przyszłego roku, więc myślę sobie, że mamy jeszcze naprawdę sporo czasu, żeby ostatecznie rozstrzygać. Ale jak pan znajduje te nazwiska, o których się w tej chwili mówi głośno w Kołobrzegu, czyli Gromek, Hok, Tamborski, Mieczkowska? Nie wiem, czy to jest zgodne z... Absolutnie wszyscy kandydaci i wszystkie osoby, to osoby, które bardzo szanuję, lubię i uważam, że każda z nich świetnie wypełniałaby swoje zadanie jako prezydent Kołobrzegu, ale ja jestem przekonany, że to środowisko, które dzisiaj stanowi Platformę Obywatelską, wybierze jednego kandydata i tylko jeden kandydat wystartuje w tych wyborach. Czeka nas 12 marca bardzo poważna sesja, tak zwana ustawa śmieciowa. Nie znaleźli Kołobrzeżanie jeszcze porozumienia. Ostatnio zarządy osiedli bardzo mocno protestowały prezydencki pomysł naliczenia poprzez wodę. Ja mam takie wrażenie, że jedni wykorzystują problem dotyczący śmieci do takich różnych gierek i rozgrywek partyjnych i walki o głosy. Mogę tego nie popierać, ale to rozumiem. Znaczy, jakoś mnie to szczególnie nie oburza. Smuci tylko tyle, że bez względu na to, kto by w Polsce rządził, czy kto rządzi w Kołobrzegu, trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które spowoduje, że zbudujemy po raz pierwszy w Polsce prawdziwy system zagospodarowania odpadów, bo do tej pory tak naprawdę odpady są odbierane z domu i przewożone gdzieś na jakieś wysypisko śmieci i proces jest zakończony. Ja trochę się dziwię, że ci ludzie, którzy faktycznie próbują się stroić czasami w szatki ekologów, w tej sprawie nie zabierają jednoznacznie popierającego głosu na rzecz pana prezydenta, bo prezydent ten proces rozumie dużo bardziej. Czasami mam takie przeświadczenie, że różne organizacje ekologiczne, które powstają, są tylko i wyłącznie tworzone do celów czysto gier politycznych i po to się używa słowa eko, żeby tylko i wyłącznie do tych celów jakoś tam stosować, ale nic poważnego więcej za tym ekologicznego się nie kryje. To zostawmy ekologię. Na ostatniej komisji komunalnej Rady Miasta powiedziano w ten sposób, dano przykład niedalekiego Gościna, gdzie cena została ustalona na poziomie 7 zł śmieci segregowanych i 14 niesegregowanych, a w Kołobrzegu jest o wiele wyższa. I nie liczą w Gościnie odwody, liczą ryczałtem. I dano to jako przykład, żebyśmy się na tym wzorowali. Nie udało się przekonać urzędników. Ktoś, kto mówi takie rzeczy, to rzeczywiście średnio jest zorientowany i tak staram się delikatnie mówić o sprawach dotyczących gospodarki odpadami. Porównywanie Gościna i Kołobrzegu to jak porównywanie nieba z ziemią. Kołobrzeg jest miastem turystycznym, uzdrowiskowym. Tutaj jest bardzo duża rotacja ludzi. Jest wiele osób, które przyjeżdża w sezonie, nigdzie się nie melduje, a wytwarza śmieci. Tutaj przebywa bardzo dużo osób, również w okresie pozasezonowym, które nie są zameldowane i które w związku z tym mogłyby uniknąć płacenia za odpady, za które musieliby zapłacić pozostali mieszkańcy Kołobrzegu, bo to nie jest tak, że ktoś inny za to zapłaci. Zawsze ktoś musi. W tej zabawie chodzi o to, w tej umownej zabawie, żeby tutaj nikt mnie za słowo nie łapał, chodzi o to, żeby znaleźć maksymalnie najbardziej sprawiedliwy system naliczania opłat za śmieci. I to jest taki optymalny przez tą wodę dla miasta? Ja nie wiem, czy to jest optymalne w przypadku Kołobrzegu. Być może tak, dlatego że tutaj
ten mechanizm związania z poborem wody o tyle jest racjonalny, że bardzo duża grupa osób przebywa w Kołobrzegu czasowo, a produkuje śmieci. No dobrze, ale czy nie będzie przez to takiej sytuacji, to już był taki żart tutaj też na sesji, go słyszałem, że pojawią się teraz ogłoszenia przed sezonem, tani pokój w Kołobrzegu bez wody wynajmę. Nie, proszę mi nie prowokować, nie prosi mnie, żebym głupoty różnych ludzi tłumaczył na język polski. Nie da się głupoty wytłumaczyć. Jak ktoś chce zaoszczędzić. Jak ktoś chce zaoszczędzić, to może się rzeczywiście nie myć, nie pić. Może nie produkować śmieci. Znaczy, może spaść zużycie wody. No nawet gdyby spadło, znaczy spadnie przez miesiąc, a później dokładnie będzie tak samo. Poza tym, gdyby ten argument był prawdziwy, to każda podwyżka cen wody powodowałaby równoczesny, znaczący spadek zużycia. To nie są prawdziwe rzeczy. To nie są prawdziwe informacje. Rzeczywiście coraz częściej Polacy oszczędzają wodę, stosują, wykorzystują ją w sposób przemyślany i racjonalny, ale czyli na przykład myją zęby i mają zakręcony kran. Skorzystają z kubka. Tak? Korzystają z kubka, to, co powoduje, że to jest naprawdę racjonalne i uzasadnione i prośrodowiskowe. Natomiast to nie oznacza, że się nie myją. No, takich głupot nie opowiadamy. Dobrze, nie opowiadamy. No, rozważamy tu wszystkie hipotetyczne sytuacje, ponieważ poziom życia, czy też może zarobki ludzi w Polsce nie rosną tak gwałtownie, jak rosną opłaty jednak. No. Poziom życia na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce wzrósł i to znacząco. To zdecydowanie tak. No. I wszystkie racjonalne i prawdziwe badania to wykazują. Myślę, ja nie znam badań dotyczących Kołobrzegu i Kołobrzeża, ale jak patrzę, jak to miasto się pięknie zmienia, to jestem o tym przeświadczony, że poziom życia również mieszkańców Kołobrzegu znacząco wzrósł i to jest chwała. I z tego się należy naprawdę cieszyć. Co do tego nie mam również wątpliwości. Wzrósł w Irlandii, już chciałem pożartować. I może w Irlandii też. Może w Irlandii też. Bardzo dużo młodych ludzi wyjechało stąd, ale to... Ale pewnie wraca. No właśnie, nie wraca? Właśnie, no zobaczymy, jak na sezon się Kołobrzeżanie pojawią. Ale to, panie ministrze, bardzo proszę, próba oceny wprowadzenia tych opłat już w Polsce, bo zostaliśmy w ogonie chyba, jako Kołobrzeżanie. To jest oczywiście tak, że w różnych miejscach zapadają bardzo różne decyzje. Ostateczna cena tak naprawdę będzie wynikać z przetargów, które będą realizowane przez poszczególne gminy. Natomiast my jesteśmy w pierwszej fazie tak naprawdę budowy systemu zagospodarowania odpadów. W fazie, która sprowadza się do tego, że my musimy prawdziwie oszacować, ile tych odpadów jest wytwarzanych, ile do tej pory trafiało na dzikie wysypiska, do lasów albo na składowisko w taki sposób, że nikt nie pobierał za nie żadnych należnych opłat, a później koszty związane z rekultywacją składowisk spadały na samorządy, de facto podatnika. Więc to wszystko na początku jest o tyle trudne, że prawdziwe wielkości związanych z ilością wytwarzanych odpadów w poszczególnych gminach my do końca nie znamy i stąd pewien błąd, który może być na początku, może się pojawiać i będzie pewnie istniał. Ale my w Polsce nie mamy wyboru. To, co zaczynamy robić dzisiaj w Polsce, już dawno zrobiło 25 krajów Unii Europejskiej na 27. Tylko Polacy i Węgrzy jeszcze tego systemu nie wprowadzili. To również oznacza, że po wprowadzeniu tego systemu śmieci przestaną być problemem, a staną się surowcem, dlatego że w wielu miejscach Europy rzeczywiście dzisiaj się odbywa walka o śmieci jako o surowiec, który służy do przetwarzania na inne dobra. Panie ministrze, a ta wiadomość medialna taka o tych zaporowych cenach w Warszawie 100 zł na domki jednorodzinne, jakby pan to skomentował? Czy to jest zaporowa cena 100 zł na domek jednorodzinny, czy to jest wysoko? Moim zdaniem to nie jest wysoko, dlatego że rzeczywiście, jeżeli przeliczyć, ile dzisiaj jest płacone tylko za ten fragment przewozowy, jeszcze raz to powtarzam, nie za cały system przetworzenia, bo dzisiaj ta opłata ma pozwolić na to, że jest zbudowany cały system przetworzenia i zagospodarowania odpadów, no to
to jeszcze nie jest wysoko, ale to jest pierwszy krok, bo tak naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, ile to będzie kosztować, będzie dopiero wynikać z przetargów przeprowadzonych przez gminy. Na razie gminy szacują, to jest szacunek. No, doświadczenie uczy rynkowe, że jak postawimy podwyżkę, no coś jest na jakimś poziomie, to później ciężko jest zejść z ceny. Doświadczenie rynkowe uczy i moje, a 20 lat funkcjonuję w tym systemie, że jak jest mniej więcej jakiś rząd kwot przewidywanych, później są przetargi i w wyniku przetargów te ceny znacząco spadają, czasami o 50%. A z paliwami jak jest? Obniżamy akcyzy i... A jak jest z robotami, przetargami na roboty? Proszę zauważyć, że szacunki, kosztorysy, które już są w miarę precyzyjne, mówią, że coś ma kosztować na przykład budowa drogi jakiegoś odcinka 100 zł, firmy startują, biją się, wygrywają za 70 zł. Panie ministrze, czyli jest kalkulacja taka, żeby nie wpadać teraz w panikę, no bo będą radni głosować, tak? Teraz ten projekt prezydencki, że te ceny dojdą do poziomu normalnego, no, że to jest jakby testowy okres? Ja panu powiem, że ja nie znam oczywiście uchwały pana prezydenta, przygotowanej przez pana prezydenta. Od metra sześciennego i tam związane, jest pan o tym łącz. Związane z wodą, czyli wiadomo, że jak człowiek przybywa w danym miejscu, to pobiera wodę, jak pobiera wodę, to żyje, mieszka, to też i wytwarza odpady. To jest na sezon i po sezonie. Odpady. Mhm. Natomiast i to związanie z sezonem wydaje się absolutnie logiczne i uzasadnione. Natomiast żeby nie obciążać mieszkańców Kołobrzegu właśnie, stałych mieszkańców Kołobrzegu kosztami poboru, kosztami związanymi z zagospodarowaniem odpadów. Natomiast czasami słyszę taki argument, że najbardziej sprawiedliwy jest pobór opłaty od głowy. Każdy po równej. To ja mam pytanie do pana. Kto wytwarza więcej odpadów? Człowiek bogaty czy biedny? Trudno orzec. Myślę, że licznik byłby najlepszy. Nie, musi pan mi odpowiedzieć na pytanie. Kto wytwarza... Raczej myślę, że ludzie ubożsi więcej chyba. Odpadów wytwarzają? No, tak mi się wydaje. Jestem przekonany, że ludzie bogaci więcej dóbr kupują, więcej odpadów wytwarzają. Znaczy, kupują więcej, to znaczy ja nie jestem... Trudno mi jest jak socjologicznie podejść, ale nie, teraz... To jest to już, żeby nie było wątpliwości. Człowiek bogaty na pewno kupuje więcej, a jak kupuje więcej, to siłą rzeczy więcej Panie odpadów ministrze, wytwarza. Ale ja czytam jakieś takie dziwne artykuły na przykład. Niech pan dziwnych nie czyta. O programie, no bo pan patrzy na badania swoje, pan nie, ma nie, dostęp... Ja mam na badania swoje i wiedzę opartą na absolutnie prawdziwych badaniach i one dość jednoznacznie mówią. Człowiek bogaty wytwarza, kupuje więcej dóbr, wytwarza więcej odpadów. Człowiek biedny wytwarza odpadów mniej, bo mniej dóbr mniej ma pieniędzy. Jeżeli wprowadzimy jedną litą opłatę od każdego, to na końcu okaże się, że człowiek biedny dokłada do bogatego, bo ten wytwarza, a ona jest uśredniona, Nie wynika z zasobności kieszeni, że człowiek biedny dokłada do bogatego. Czy to jest dobrze? No, no myślę, chyba, że nie jest dobrze. Logicznie pan to wytłumaczył, ale powiem co, ja czytam te opracowania, z których się mówi, że ludzie, którzy mają pieniądze, żyją bardziej ekologicznie, że wchodzi bardzo mocny program z zachodu Europy, moda, trend na minimum socjalne. Mam 100 podstawowych rzeczy, nie kupuję, nie konsumuję, nie wytwarzam. No, mówi się o trendach. Wiem, że to... Ale czy to oznacza, że ten człowiek kupuje, nie wiem, mniej... 100 rzeczy przez całe życie. Nie, kupuję, proszę mi wierzyć, zawsze kupuję więcej dóbr niż człowiek biedny. Człowiek biedny naprawdę na wszystkim oszczędza. Człowiek bogaty kupuje ubrania i kreacje w zależności od zmieniającej się mody. Człowiek biedny kupuje wtedy, gdy już mu się to zniszczy. Człowiek bogaty kupuje dużo więcej jedzenia. Człowiek biedny kupuje tylko tyle, ile zje. Człowiek bogaty ma większy dom i więcej mebli wyposażenia kupuje, człowiek biedny ma mniejszy i to jest oczywista oczywistość. Za PRL-u wytwarzaliśmy mniej śmieci chyba. Za PRL-u wytwarzaliśmy mniej śmieci, byliśmy biedniejsi. Biedniejsi, ale niech pan pamięta... Znacząco biedniejsi. Znacząco, a pamięta pan opakowania na cukier, takie w ogóle ekologiczne, szare, tak? To jest też pewien element postępu, bo proszę zauważyć, że wtedy były te opakowania dużo większe. Mnie porcjowano różnego rzeczy, różne dóbr, nie wiem, cukru,
kiełbas po 20 deko, tak, tylko pół kilograma, kilogram albo 100 kilogramów, więc siłą rzeczy było też mniej odpadów. No coś w tym było jednak. Dzisiaj używamy opakowań jednorazowych, wtedy butelka na mleko była jedna i oddawało się ją umyta i mleko wlewano z powrotem, a dzisiaj karton i odpad, za każdym razem, worek foliowy, odpad, za każdym razem tak jest. Bogatsi i więcej odpadów. Wprowadzi pan dyscyplinę partyjną na głosowaniu właśnie ustawy dotyczącej opłat za śmieci? Nigdy nie wprowadzałem dyscypliny partyjnej raz na, chyba była w na cokolwiek. Zawsze starałem się tłumaczyć ludziom. Rzeczywiście niektórzy są odporni na jakiekolwiek argumenty. Niektórzy mają pewien wielki pancerz i do nich nic nie dociera i to nie dotyczy tylko i wyłącznie... No 11 radnych, Boże, jaki pancerz. No. Nie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi związanych z Platformą, czy tylko i wyłącznie ludzi związanych z opozycją. No, wszędzie są tacy, którzy potrafią argumentować i słuchać argumentów i się wzajemnie przykotywać i wyciągać z tego wnioski. I są tacy, którzy nie słuchają żadnych argumentów. Ale teraz, na 12, jak będzie? Ja jestem przekonany, że jeżeli rzeczywiście radnym zależy na dobru Kołobrzegu, mieszkańców Kołobrzegu, to znajdą rozwiązanie najlepsze, optymalne, bo to jest ich zadanie ustawowe. Rozkazu nie będzie partyjnego. Nie będzie rozkazu partyjnego. Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym od 1990 roku, czyli od pierwszego dnia powstania samorządów terytorialnych. Mam nadzieję, że radni znajdą kompromis i zastosują rozwiązanie najlepsze możliwe. Tylko czasami mam takie wrażenie, że gdyby prezydent zaproponował to, co oni mówią, to oni dla przekory by mówili zupełnie coś innego. Może tak właśnie trzeba byłoby. Nie, trzeba się zawsze odpowiedzialnie zachowywać. Byłoby ryzykowne, że w tym wypadku się nie sprzeciwią. No to prawda, tylko że naprawdę myślę, że i pan, i mieszkańcy Kołobrzegu chcieliby, żeby miastem rządzili ludzie, którzy są przewidywalni i racjonalni. No tak, a nie można tacy, się którzy... wygłupiać. No. No właśnie. Nie można się wygłupiać, dyscypliny partyjnej nie będzie. Przy głosowaniu, no zobaczymy jak, bo to też taki sprawdzian, no, siły partii rządzącej. Mhm. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Z okazji zjazdu zarządu w hotelu Aquarius udzielał Państwu wywiadu Stanisław Gawłowski, minister ochrony środowiska. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia Państwu życzę.